Po tym 1989 roku, który pamiętamy, to co się wydarzyło, no zabrakło chyba czegoś, co można nazwać hmm, jakimś nabożeństwem ekspiacyjnym za grzechy komunizmu, czy, czy taką ekspiacją narodową za, za grzechy komunizmu. Przecież do partii komunistycznej należało tam w tym momencie 3,5 miliona ludzi, bodajże. Ktoś był w tej partii, ktoś był w tych służbach, jakieś rodziny w tym wszystkim było, to są członkowie także tego narodu. Zabrakło chyba jakiegoś takiego narodowej nowenny ekspiacyjnej, jak pan myśli? No oczywiście, że zabrakło, to w jakimś sensie jest oczywiście banalne, ale jakby system, który się zrodził z, z tego okrągłego stołu, on wyklucza taką sytuację, o której mówimy. To znaczy sytuację, w której jakakolwiek postawa, powiedzmy, kolaboracji, słabości, bo to są różne poziomy, oczywiście jedni. Postawę jednych możemy określić mianem zaprzedania się, świadomej kolaboracji, innych możemy rozpatrywać w kategoriach złamania, grzechów, słabości, jeszcze innych możemy postawę rozpatrywać w kategoriach grzechu, zaniechania, pewnego oportunizmu, strachu, ale jakby system, który się zrodził w roku, w roku 89, delikatnie rzecz ujmując, Daleki jest od tego, żeby piętnować jakąkolwiek z tych postaw. Nawet te najbardziej złe postawy, te świadome takie zbrodnicze, nawet postawy, muszą być według tego systemu, który się zrodził przy okrągłym stole jakby właśnie wolne od potępienia. Mamy sobie sami coś z tej, z tej tradycji, w cudzysłowie, hańby narodowej po prostu wy, wybierać. No i nie miał kto tego dokonać. To trzeba powiedzieć rzecz może najsmutniejszą, że jedyną, powiem tak po świecku, kwalifikowaną instytucją, która powinna tego dokonać jest hierarchiczny kościół katolicki, biskupi, kardynałowie, arcybiskupi. I myślę, że był taki moment, kiedy można było to zrobić. W Polsce mianowicie jest potrzebny Paweł, który był szawłem. I moment, w którym mieliśmy, jakby to powiedzieć, stuprocentowego kandydata na Pawła, który był szawłem, to jest moment, w którym pojawia się oskarżenie wobec biskupa Wielgusa, że był agentem Służby Bezpieczeństwa. Pierwotnie on się przyznaje, ale popełnia kardynalny błąd. Idzie do Gazety Wyborczej, udziela wywiadu, w którym, z którą to Gazetą Wyborczą przez kilkanaście lat był w bardzo poważnym, ideowym... Moralnym sporze o kształt Polski, polskiej rodziny, przeszłości, przyszłości Polski, yy, idzie tam i mówi w wywiadzie yy, autoryzowanym przez siebie, jednostronnicowym, że w sprawie lustracji byliście zawsze po dobrej stronie. I to jest moment, w którym się, że tak powiem, cała ta koncepcja. Winy, kary, przemiany, które jest, którą mógłby pociągnąć, jakby ktoś taki o, o takim autorytecie jak arcybiskup warszawski, to wszystko się załamało. I w moim przekonaniu to jest, to jest moment po prostu przełomowy, w jakimś sensie tragiczny dla Polski, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której. W której, w której będzie pojawi się znów analogiczna, podobna szansa do tej, która pojawiła się wraz z nominacją biskupa Wielgusa na, na arcybiskupa warszawskiego. I, i, I to jest w jakimś sensie tragiczne, znaczy że, że nie ma postaci, która miałaby jakby z definicji, na przykład z urzędu, który pełni taki autorytet, a duchowny w Polsce ma, zwłaszcza w tamtym czasie, która by po prostu pokazała, jak należy postępować wobec przeszłości, żeby stała się po prostu pewnym przykładem tej postawy przemiany. I tego niestety nie ma i oczywiście to jest właśnie wynik pewnego systemu, który się zrodził po roku 89. Tak? to jest ten słynny tekst Adama Michnika z włodzimierzem Cimoszewiczem właśnie z lat 90., który, który właśnie mówi o tych dwóch tradycjach. A więc ta szansa się straciła. Chyba drugi moment, gdy można było coś zrobić w tej kwestii, to były te skandaliczne demonstracje pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu, prawda? kiedy Julia wyszła na ulicę w taki sposób, i tutaj też Kościół Hierarchiczny mógł coś no, dramatycznego zrobić, prawda? I to był moment do, do, do reakcji, ale tego nie zrobiono, w związku z czym jesteśmy w sytuacji duchowej dosyć skomplikowane, jak pan to widzi? Ja się z panem zgadzam, ale to w moim przekonaniu tamten moment z arcybiskupem Wielgusem był, był zasadniczy, był, był decydujący, że jakby to, co się później stało na krakowskim przedmieściu, może być oczywiście dla wielu szokujące to, o czym my tutaj mówimy, bo o ile tamto wydawało się, że dotyczy tylko konkretnej osoby, aczkolwiek dusz pasterza, następca apostołów, bo biskupa, O tyle tutaj już było publiczne znieważenie najświętszego symbolu chrześcijaństwa krzyża znaku odkupienia. Cały sens wiary katolickiej, chrześcijańskiej, po prostu, że tak powiem, wisi na tym krzyżu. I to jest moment, w którym hierarchia katolicka w Polsce, łącznie z arcybiskupem miejsca, nie jest w stanie po prostu jakby wydać jasnego komunikatu, że należy tego znaku bronić. To są bardzo ogólnikowe wypowiedzi o tym, że trzeba go bronić, a tak naprawdę nie wiadomo po prostu, kto jest jakby winien. Tego, że ten krzyż, ten symbol jest znieważany. I w przekazie medialnym zaczął dominować pogląd, że winnymi tego, że ten krzyż święty był znieważany na krakowskim przedmieściu, są ci, którzy jego zaczęli bronić. Już dzisiaj nikt nie pamięta tych niesamowitych wypowiedzi Donalda Tuska, który mówi na przykład o tym, że się świetnie bawił, oglądając manifestację, podczas której znieważano krzyż, znieważano ludzi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Już ni dzisiaj nikt nie pamięta wypowiedzi profesora Grosfelda z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że to, jest pewna, że to jest pewna zmiana sytuacji w Polsce, zmiana nastrojów, o to się pojawia młodzież zdecydowana o tym, żeby po prostu dokonać jakiegoś przełomu, że to jest jakiś charakter poruszenia obywatelskiego, co jest samo w sobie cenne, nie powinno być przekreślane. To są rzeczy no, zupełnie jakby nie mieszczące się w takim dyskursie w normalnym kraju, a może zwłaszcza po prostu w, w kraju takim, jakim jest, jakim jest Polska. I symbolicznie ci dwaj biedni księża ze spuszczonymi głowami przed tym krzyżem, którzy mają ten krzyż zabrać, ktoś zadecydował, że oni mają potem krzyż przyjść i procesjonalnie go przenieść do kościoła świętej Anny, a cała reszta jak piłat umywa od tego ręce. Tak? I ten prosty lud bardzo często stanął w obronie tego krzyża, tak jak potrafił i ten krzyż obronił. Tak jak w Nowej, tak jak w nowej Hucie w 50 latach na przykład. Ja powiem coś więcej, bo ja byłem świadkiem obrony krzyża na yy, 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 terenie klasztoru Karmelitanek w Oświęcimiu. Yy. I w jakimś sensie jest analogia był krzyż, który był znieważany, była y, operacja, można powiedzieć, o charakterze ogólnoświatowym, były delegacje, y, trzeba to powiedzieć, złych ludzi, którzy po prostu znieważali ten krzyż. I były wypowiedzi biskupów i arcybiskupów, którzy powoływali się na tak zwaną umowę genewską, z której miało wynikać, że ten krzyż zostanie po prostu wykopany i wyrzucony stamtąd, a w miejscu przylegającym do obozu Auschwitz nie może być katolickiej modlitwy. Taki był w tamtym czasie przekaz. Na ten temat jest bardzo dużo literatury, wypowiedzi, są książki. I to jest moment, w którym prości ludzie. Często szaleni, tak bardzo często Pan Bóg działa, przez prostych, szalonych ludzików, organizują akcję, no, której symbolem jest Kazimierz Świtoń i oni zaczynają, przy, zaczynają przynosić tam różne krzyże i krzyżyki. I co jest efektem tej, 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 tej akcji? No to, że do dzisiaj po prostu ten krzyż, od którego się wszystko zaczęło, stoi tam. Tam nie ma już sióstr karmelitanek, zostały wypędzone. Czyli nie ma najświętszego sakramentu w miejscu, nie ma ciągłej adoracji, nie ma ciągłej modlitwy w miejscu, gdzie zginęli, gdzie, gdzie zginęli ludzie, w tym, tym potwornym, można powiedzieć, przeklętym miejscu. Ale krzyż stoi, krzyż stoi i został obroniony. I tak myślę sobie po prostu o tym krakowskim przedmieściu, że, że to wszystko, co się stało, co mogło. Powodować jakiś niesmak u wielu, właśnie te przepychanki, te, te krzyki, czasami nawet takie właśnie nerwy po stronie tych, którzy byli obrońcami krzyża, które były oczywiście reakcją na to wszystko, co, co, co ci ludzie widzieli i, i czego doświadczyli. Że z tego się po prostu narodzi i ten pomnik, i ten kryształ wróci, i, i w jakimś sensie się dokona ta zmiana. I powiem jeszcze coś, czego nigdy nie mówiłem. Oczywiście nie, nie wypowiem, nie, nie powiem o kogo chodzi, ale napisał do mnie kiedyś odręczny, prywatny list pewien biskup. Wybitna postać w polskim episkopacie, można powiedzieć, że najwybitniejsza. Aczkolwiek nie pełni jakichś eksponowanych funkcji w episkopacie polskim, ale to jest ordynariusz jednej z diecezji, który mi napisał, że w tamtym czasie zabrakło mu odwagi. Znaczy, w czasie, kiedy ten krzyż na krakowskim przedmieściu był znieważany, jemu zabrakło odwagi i jego braciom w biskupstwie też zabrakło tej odwagi, ale on sobie powiedział, że już nigdy tak się po prostu nie będzie zachowywał. Więc no, w jakimś sensie to, to poruszyło również hierarchów, ale jakby ten list pokazuje również, że, że ten kryzys, że ta degręgolada dotarła również tam. No i w tym sensie no, po prostu ta, ta, ta podróż Polski do, do tej przemiany no, wydaje się po prostu bardzo długa, ale kiedy się trzeba zacząć. Wydawało się w nocy stalinowskiej, że nie ma odwrotu, prawda? Peregrynacja obrazu spowodowała poruszenie, które tak naprawdę ono jest u początku Solidarności chyba, prawda? To, ale... ty... Bo to jest właśnie problem przywództwa. To znaczy jest noc stalinowska, jest aresztowany prymas, jest pusty fotel nawet w 56 roku podczas ślubów jasnogórskich narodu polskiego, ale jak, jak już się ten prymas pojawia, to on ma jakąś koncepcję, on ma jakąś wizję, on jest realnym przywódcą. On pokazuje, on wytycza pewien kierunek. No i to jest oczywiście pytanie, i to jest kwestia po prostu, jak to jest i będzie w Polsce dzisiaj. No i w, w tym sensie, moim zdaniem, no ta nasza Polska, Janna Dark, Anna Walentynowicz, no, nam jakąś drogę swoją przede wszystkim, postawą za życia. Wyznacza skromności, tego właśnie, że, że ona jest tym, tym maluczkim, prawda, który dokonuje tej, tej zmiany roku 80., czyli ta prostota, właśnie, a jednocześnie głęboka wiara połączona po prostu z patriotyzmem. I, i, i może to, co jest ważne, po prostu w ogóle w III Rzeczpospolitej, to to, to że ona jest rzecznikiem wykluczonych. Coraz więcej ludzi jest wykluczanych społecznie ze względu na sytuację materialną, utratę pracy, i tak dalej, ale pojawia się wykluczenie ze względu na pewien system wartości czy poglądów, które duża część narodu polskiego ma, przechowuje, wraca do tego i, i w tym sensie to jest też postać, postać symboliczna. Ale generalnie czeka nas bardzo długa droga, którą można określić słowami profesora Legutki że musimy jakby w tych wyborach indywidualnych, a później przejść, tak powiem, do działalności bardziej, można powiedzieć, społecznej, najpierw w rodzinach, a potem może szerzej, ale najpierw indywidualnie, musimy rekonstruować polskość. My po prostu jesteśmy bardzo okaleczonym narodem po II wojnie światowej, po okresie komunistycznym i zauważmy, nigdy nie było, nigdy nie było poza tym incydentem rządu olszewskiego, i incydentem rządu Jarosława Kaczyńskiego, a wcześniej Kazimierza Marcinkiewicza, ale przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy i oczywiście tutaj prezydenta Alecha Kaczyńskiego należy też w tym, tym procesie jakby umieścić. Ale w sensie historycznym to, to są detale historii, to są bardzo krótkie momenty, w których na czele państwowości polskiej stoją ludzie, którzy mają jakąś wizję dokonania zmiany, przemiany, odmiany polskiego losu, ale Skoro po prostu jakby na przestrzeni kilkudziesięciu lat to są tylko incydenty, jak mówimy, to to znaczy, że my musimy wykonać bardzo duży, można powiedzieć, gigantyczny wysiłek osobisty. Za nas nikt to tego nie zrobi. Iluż to jest polskich patriotów, iluż to jest polskich polityków, którzy mówią, jak będzie władza, to zrobimy. Ale tej władzy wcale może nie być. Ja to wielu politykom mówię, my musimy po prostu pracować na co dzień jak takie żuczki i tą Polskość rekonstruować, a jak będzie władza to dobrze, to, to będzie nam łatwiej tą władzę utrzymać, jakby szybciej dokonać po prostu tych, tych zmian, ale liczy się w moim przekonaniu dzisiaj bardzo trudna, nielubiana niestety przez większość Polaków, pozytywistyczna, ciężka praca nad sobą i, i, i nad naszymi rodakami, których nie należy wyzywać, obrażać, nazywać lemingami, głupkami e, i, i, i sekciarzami pancernej brzozy, tylko po prostu my musimy nad wszystkimi nimi pracować, dyskutować z nimi, nie denerwować się, e, mozolnie po prostu zmierzać do, e, do celu. Powiedział Pan, że o tych Polakach, którzy umownie nazywani są lemingami, co jest moim zdaniem dosyć, no nie powinno się tak mówić. E, jest podział. Znaczy, niektórzy mówią, że to jest podział narzucony, inni, że, że podział, który wynikł w, na skutek tej propagandy nienawiści, która była uprawiana w Polsce przez no, przynajmniej 6 lat, jeżeli nie wcześniej. E, czy jest w ogóle wyjście z tego? Znaczy, czy Polacy są, są w stanie między sobą jeszcze rozmawiać? No niestety wydaje się, że dopóki będziemy mieli rząd Donalda Tuska, dopóty ten podział będzie istniał i będzie coraz silniejszy. Ale dzisiaj trzeba się zastanowić nad tym, czy obóz patriotyczny ma w sobie moc dokonania tej przemiany w momencie, kiedy zacznie partycypować albo. Kiedy będzie posiadał w całości tą władzę. Mąż stanu to jest ktoś, kto jest w stanie stanąć ponad tym wszystkim i próbować zasypać ten podział. I nad tym trzeba się zastanowić. To władza w przyszłości. Oczywiście musi postawić kwestię wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Musi godnościowo podejść do tej sprawy, godnościowo z punktu widzenia też państwowości Polski. Znaczy Polska nie może sobie pozwalać na rękawiczki zaszyte w głowie naszych rodaków ym, gdzieś tam w Moskwie. Tak, co, o czym się dowiadujemy po prostu po tych ekshumacjach w kraju. Yy, Polska nie może sobie na to pozwolić, ale jednocześnie mąż stanu to jest ktoś, kto wyśle bardzo wyraźny sygnał, do tej części narodu z pozycji władzy, którą ma, czyli siły, że oto dokonuje się pewna zmiana. Byliście po przeciwnej stronie, robiliście często złe rzeczy, ale ja do was wyciągam rękę. My musimy budować wspólny dom. I proszę, proszę pana, no, wielokrotnie wielcy ludzie w historii takie rzeczy, takie rzeczy robili. Na przykład Lech Kaczyński. Oczywiście, na mniejszą skalę, ale to było na pewno dla niego również i dla środowiska, którego również otaczało, na pewno niełatwe, na pewno niekomfortowe. Znaczy, on, który, który przez wielu prawicowców do dzisiaj jest bardzo mocno atakowany za sam fakt, że był w Magdalence podczas rozmów przygotowawczych do okrągłego stołu i później brał udział istotny w rozmowach okrągłego stołu, on w momencie, kiedy został prezydentem, postanowił nie tyle może zasypać podział, co wyciągnąć rękę do tych, którzy go przez lata nazywali zdrajcą. Powiem więcej, Anna Walentynowicz go też tak nazywała. Mimo tego, że się z nim przyjaźniła, on jej pomagał w latach 70. Była nim można powiedzieć, do pewnego stopnia, stopnia zafascynowana, on zresztą ją jeszcze, nią jeszcze bardziej ale przez fakt, że on dołączył do tak zwanego głównego nurtu solidarności, a ona zawsze była w tym środowisku niezłomnych, kontestujących ten cały model transformacyjny w Polsce z roku 89. W momencie kiedy on miał pełnię władzy, kiedy mógł kreować politykę historyczną, politykę historyczną również w tym wymiarze docenienia zasług ludzi, z którymi się na jakimś etapie przestał zgadzać, ich drogi się rozeszły, on potrafił ich docenić. I nie zadziałał sekciarsko, nie, nie zadziałał według pewnego, można powiedzieć, powszechnie przyjętego w Polsce modelu postępowania. Będę wspierał swoich, będę bronił z swojej ścieżki życiowej, tylko że on w pierwszym, że tak powiem, rozdaniu. 3 maja 2006 roku przekazuje najwyższe odznaczenia państwowe no dwóm, można powiedzieć, fundamentalistom, dwóm osobom, które stały się, można powiedzieć, symbolem oporu wokół, wobec Okrągłego Stołu: Annie Walentynowicz i Andrzejowi Gwieździe. I to jest fenomen, i tak po prostu państwowo-twórczo należy działać. On jednocześnie chciał dać odznaczenie Adamowi Michnikowi, tam w innych, w czasie innych uroczystości, kiedy była rocznica powołania Komitetu Obrony Robotników. Doceniał różnych ludzi z różnych obozów politycznych, bo taka jest funkcja państwowo twórczego, państwowo myślącego prezydenta, męża stanu. I teraz, oczywiście, Smoleńsk jest pewnym wymiarem no znacznie większym, tak, jest tru trudniejszy, ale wizjoner, ktoś kto chce budować po prostu siłę Polski w oparciu o bardzo szeroką wspólnotę narodową, musi o tym po prostu pamiętać, ale na pewno Obecny prezydent i obecny premier nam tego nie zapewnią, bo oni działają w jakimś sensie w konflikcie interesów. Ktoś, kto mówi o ślepym snajperze, albo ktoś, kto mówi, że impreza pana Tarasa to jest fajna impreza i on się świetnie bawił przy tym, kiedy ludzie krzyczeli jeszcze jeden, jeszcze jeden i rozrywali jakiegoś pluszaka kaczkę, to, to ci ludzie po prostu już tej zmiany nie dokonają. Tak? Jej mogą dokonać tylko ci, którzy byli. Po drugiej stronie barykady, znaczy, którzy byli po stronie prawdy w tej kwestii, trzeba powiedzieć, ale z pozycji władzy, z pozycji siły, mogą dokonać po prostu no, tej, tej przemiany nie w imię. Że tak powiem, wycofania się z, z pryncypiów, czy, 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 czy właśnie z darowania komuś, czy, czy, czy jakiejś grupie, która, która tutaj w tym przemyśle pogardy prawda, uczestniczyła i tak dalej, albo, albo w, w tej sprawie smoleńskiej robiła jakieś, jakieś złe rzeczy w sensie konkretnym, jakichś działań, tutaj zaniechań, tylko właśnie w sensie tego, tego wyciągnięcia ręki. No w, tym, w tej sytuacji do słabszego, prawda? Z pozycji kogoś, kto dzierży ster państwowy. To czy, to bardzo... będzie, czy to nie będzie odebrane jako nowa, gruba kreska? Nie, to nie może być odebrane jako gruba kreska, bo gruba kreska jakby zawierała koncepcję niepamięci. Tutaj a mamy pamiętać, to? Tutaj mamy pamiętać, tak, tutaj mamy pamiętać. I to zjednoczenie symboliczne ma się odbyć wokół pomnika, który stanie na krakowskim przedmieściu. Tam należy zaprosić również tych, którzy byli tam 10 kwietnia, byli tam 11 kwietnia, byli przez cały tydzień i płakali, kiedy trumna prezydenta i prezydentowej wyjeżdżała z krakowskiego przedmieścia, a którzy później odpadli, wystraszyli się, uwierzyli propagandzie antysmoleńskiej, anty że tak powiem. Ale również trzeba zaprosić tych, którzy mieli co do tego od początku wątpliwości, a nawet uważali, że to jest temat, temat nieistotny, bo tak tylko możemy zbudować wspólnotę, bo my Polski po prostu nie odzyskamy cały czas po prostu sącząc taki wewnętrzny jad przeciwko sobie. I, i, i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli autorytety, które nas do tego doprowadzą. No i to jest pytanie oczywiście, czy my ten egzamin zdamy. I czy my będziemy mieli na przykład przywódców duchowych, którzy będą w stanie nam, będą w, stanie nam tym pomóc, w tym pomóc, ale no to jest, że tak powiem, melodia przyszłości. Ale myślę, że każdy patriota powinien o tym pamiętać i myśleć o tym, co możemy zrobić, żeby przy naszych stołach wigilijnych się ludzie po prostu nie kłócili, nie wyzywali, nie złożeczyli sobie yy, właśnie w związku z konfliktem wokół tej sprawy, wokół sprawy Smoleńska. To znaczy musimy już dziś zadać sobie pytanie. Co możemy zrobić, żeby to naprawić? Albo jakiego repertuaru argumentów używaliśmy e, mm, złego, no w tym, że żeśmy jeszcze po prostu te postawy jakoś e, skierowane przeciwko nam e, może, może jakoś, jakoś utwierdzali czy, czy wspierali. Czyli my, musimy być my Polacy, tak? Razem, my Polacy musimy być. No tak, no bo, a, a jak mamy budować wspólne państwo? To mamy, mamy, jak pan profesor Markowski, podzielić Polskę na strefy: 30% dla pisiaków, prawda, i, i, i reszta Polaków, światłych, po prostu. I, i tutaj y, będziemy żyli osobno. No tak nie możemy, prawda. To, to... Nie mamy zapasowej Polski, po prostu, no. ani zapasowych Polaków. Tak, nie mamy zapasowej Polski, zapasowych Polaków, ale mamy tysiąc lat historii i to musi być silniejsze niż nawet niż Smoleńsk. To jest bardzo ważne. Dlatego, jak, jak, jak wydawałem książkę kilka tygodni po Smoleńsku o Annie Walentynowicz, to chciałem, zmieniłem, to była moja osobista, ostatnia decyzja. Zmieniłem zdjęcie okładkowe Anny Walentynowicz na Annę Uśmiechniętą, żeby po prostu z tego Smoleńska, z tej naszej narodowej katastrofy i traumy, wyciągnąć jakieś dobro. To jest jakiś znak. Ja nie wiem, co my powinniśmy. Odczytywać tej katastrofy. Do, do końca nie wiem, może tak. Ale wiem jedno po prostu, że na pewno my nie, nie możemy bezustannie walczyć ze sobą I, i powinniśmy z tego po prostu jakąś naukę dla siebie, dla tej przemiany. Przede wszystkim pewnie moralnej. Mówię tutaj również o sobie, żeby było jasne. Nie chcę tutaj być jakimś mędrcem, który. Poucza innych, żeby, żeby taką naukę z tego znaku Bożego dla siebie, bez względu na to, co się tam stało, prawda, musimy po prostu dla siebie wyciągnąć. To wydaje mi się po prostu bardzo ważne. Co jest najważniejsze w życiu? Co jest najważniejsze w życiu? Chyba wiara i to, żeby na tym łez Padole jakoś prostą ścieżką pójść tam do góry.